Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym punkcie programu mówić będziemy, no właśnie, paradoksalnie o praworządności i jej zasadach w Niemczech. Głośna afera, pewnie Państwo pamiętają, aferę Volkswagena, tak zwaną oczywiście. Chodziło tam między innymi o to, że producent samochodów, no właśnie, manipulował informacjami o emisji spalin tychże aut, wskutek czego klienci poczuli się oszukani, pozywali między innymi firmę. Co się okazało? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wątpliwości, czy niemieckie sądy, jest takie pytanie, będzie rozprawa, będzie no właśnie to przedmiotem analizy sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy sędziowie niemieccy są upolitycznieni, czy mogą tutaj przedłużać postępowanie tychże klientów, w jaki sposób wygląda to postępowanie i czy tak naprawdę niemieccy sędziowie, to klucz, są niezależni od polityki. To bardzo często był argument także Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy to Komisja Europejska, Unia Europejska zarzucała właśnie polskim sądom upolitycznienie, łamanie zasad praworządności. Czy paradoksalnie mamy z tym do czynienia w Niemczech? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie z naszymi gośćmi. To Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Witamy serdecznie. Dzień dobry. I pani profesor Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To pani profesor, na początek, jak patrzy pani na tę sprawę i czy zaskoczył panią właśnie taki obrót tej sprawy? No, zaskoczył mnie fakt, że Trybunał Sprawiedliwości przez już ponad rok, dobrze ponad rok, milczy. Nie potrafi się odnieść nawet co do kwestii, czy dopuszcza to pytanie, czy też nie. Bo być może Trybunał uzna, że zajęcie się tym pytaniem byłoby ingerencją w organizację wymiaru sprawiedliwości w Niemczech i to pytanie oddali. Uważam, że tak powinien postąpić, ponieważ rzeczywiście organizacja wymiaru sprawiedliwości jest sprawą wewnętrzną każdego państwa i fakt, że niemieccy sędziowie wybierani są w procedurze jeszcze bardziej upolitycznionej, zdecydowanie bardziej niż w innych państwach, no świadczy o tym, że to jest wybór Niemiec. I jeżeli tak byśmy przyjęli, to wówczas Trybunał, stosując traktaty, powinien uznać takie pytanie za niedopuszczalne. Tylko wtedy zapytamy, a co z analogiczną kwestią, kiedy orzekał w sprawach polskich, u nas ingerował w sprawy wewnętrzne, u nas mówił, że polscy sędziowie z tego nowszego rzutu są desygnowani przez Krajową Radę Sądownictwa, co do składu której Trybunał ma zastrzeżenia. A więc była to ewidentna ingerencja w sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości wewnątrz państwa. U nas zaingerował. Czy będzie ingerował w organizację wymiaru sprawiedliwości, zajmując się tą sprawą w Niemczech? Zobaczymy. Dlatego jest to tak ciekawa sprawa, a jednocześnie szalenie niewygodna dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i pewnie dlatego tak długo trzymają pod suknem, nie wypuszcza na światło dzienne, nie wiem, uważa, że zniknie, uważa, że nie będzie musiał w tej sprawie się odnosić. Chyba nie, chyba jednak będzie musiał dać odpowiedź na to pytanie i to pytanie będzie, ta odpowiedź będzie jednocześnie pewną wskazówką dla wszystkich innych państw członkowskich. Jeśli zajmie się tym pytaniem, zobaczymy, co powie, ale na to pewnie czekają nie tylko sądy polskie, ale także sądy w Rumunii i w wielu innych państwach członkowskich, gdzie analogiczne kwestie dotyczące oceny niezawisłości sędziowskiej się pojawiły. A więc czekajmy. Zobaczymy, tylko niech Trybunał działa sprawnie, niech działa szybko, bo inaczej sam popada w przewlekłość postępowania, którą przecież piętnuje u innych. No właśnie, i w zgodzie z zasadami praworządności niechże działa. Jak na sprawę patrzy Jarosław Guzy? No patrzę na to z punktu widzenia bardziej polityki Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich. Kwestia prawna jest tutaj drugorzędna, znaczy jest to z punktu widzenia prawnego no, niewątpliwie ciekawe, jak Trybunał Sprawiedliwości wybrnie z tej rzeczywiście niewygodnej sytuacji. No, generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że musi znaleźć taki sprytny pomysł prawniczy, bardziej przypominający adwokacką pracę niż sędziowską, no, który pozwoliłby
odróżnić sytuację w Niemczech, która na pewno zdaniem Trybunału, to mogę z góry powiedzieć, jest zupełnie prawidłowa i nie przeszkadza niezawisłości sędziowskiej, od sytuacji w krajach takich jak Polska czy inne kraje członkowskie, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje za na tyle niedojrzałe, że musi narzucać z góry pozatraktatowo pewien model funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, który jest unikalny i właściwie nie istnieje w żadnym kraju demokratycznym. To znaczy model, w którym oprócz trójpodziału władzy nie istnieje system wzajemnej kontroli i równoważenia się władz. Bo często mówimy tutaj o tym trójpodziale, jest to rodzaj fetyszu w gruncie rzeczy w tych dyskusjach na temat tak zwanej praworządności. Natomiast nie mówi się o tym, że system demokratyczny i praworządność wymaga kontrolowania również władzy sędziowskiej, a w szczególny sposób to jest rozwiązywane na różne sposoby w różnych krajach. W klasycznym modelu, który istnieje w Stanach Zjednoczonych, widzimy bardzo wyraźnie, jak jest ta równowaga zapewniana bardzo subtelnymi instrumentami często, na przykład przy nominacjach do Sądu Najwyższego, które przedstawia Senatowi prezydent. Mamy długą procedurę weryfikowania. Wiadomo, że ma to znaczenie polityczne. Dyskutuje się o tym, czy będzie to skład bardziej konserwatywny, czy bardziej liberalny, jeśli chodzi o poglądy zarówno polityczne, czy światopoglądowe, jak i dotyczące interpretowania konstytucji w sposób aktywistyczny czy umiarkowany. No, w każdym razie na pewno te subtelności polegające na pewnej filozofii funkcjonowania prawa w ustrojach poszczególnych państw są daleko poza zainteresowaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie miał praktyczny problem do rozwiązania. Jak pozbyć się tego pytania prejudycjalnego złożonego przez sędziów niemieckich, tak żeby nie naruszyć suwerenności niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, niemieckiego państwa w ogóle, a jednocześnie móc dalej z ochotą zajmować się właśnie sytuacją w krajach, które są nacenzurowane, które po prostu są traktowane inaczej, co z punktu widzenia tak zwanej praworządności już w ramach Unii Europejskiej jest absolutnie skandaliczne. Po prostu równość wobec prawa to jest fundament jakiegokolwiek praworządnego systemu. To jest prawda i to są święte słowa. Można powiedzieć, że tutaj w świetle prawa nie może być na to miejsca. Dlaczego w takim razie ciągle do tego tematu wracamy i przez cały czas słyszymy, że Polska jest traktowana w inny sposób przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? I czy mamy przykłady, między innymi, i czy mamy przykłady na to, że właśnie jeżeli chodzi o Polskę, to decyzja zapada bardzo, bardzo szybko, niejednokrotnie właśnie z naliczeniem surowej kary finansowej. Mam na myśli tutaj oczywiście kwestię Turowa. Czy możemy w takim razie takie wnioski na tym przykładzie, czy są też inne, wyciągać, pani profesor? No, to nie są wnioski, to są fakty. Faktem jest, że wymiary sprawiedliwości, a i państwa Europy Środkowo-Wschodniej traktowane są inaczej. Traktowane są jako niedojrzałe, jako takie, którym można mówić, jak mają postępować. To zresztą obserwowaliśmy nawet w takich luźnych wypowiedziach. Przecież przewodniczący Komisji Europejskiej poprzedniej, pan Juncker, to oświadczył niejednokrotnie. Pan Timmermans mówił, kiedy pojawiały się zarzuty jeszcze w czasie jego poprzedniej kadencji, gdy odpowiadał za między innymi stan praworządności w Unii Europejskiej i kiedy padały zarzuty zachowań na przykład policji francuskiej, która naruszała ewidentnie obowiązujące unijne standardy, i kiedy mówiono, że przecież we Francji jest ewidentny przykład naruszenia demokracji, mówił nie, bo przecież to jest Francja, powiedział, tak, tam się to dzieje, ale to jest Francja i Francja ma dojrzałą demokrację i sobie z tym doskonale poradzi. Więc tego typu wypowiedzi nie tylko szkodziły i szkodzą nadal Unii Europejskiej, ale przecież we wszystkich obywatelach wzbudzają takie poczucie, co wolno im
Tego nie wolno wam. A o tym, jak dalece wasze prawa będzie, z jakich praw będziecie mogli korzystać, o tym zadecydujemy my, czyli Trybunał Sprawiedliwości. I właśnie ta daleko posunięta swoboda w ferowaniu wyroków, w wydawaniu jednoosobowych postanowień orzekających wysoką karę, orzekających niespotykane sankcje w postaci zamykania przedsiębiorstwa w państwie członkowskim, mówię tu o sprawie Turowa, kiedy jednoosobowo sędzia, która nie zna się na materii technicznej, wydaje polecenie zamknąć kopalnię. To są niespotykane sytuacje. W Unii Europejskiej do tej pory tego nie było. Gdybym była złośliwa, to powiedziałabym, że takie jednoosobowe zarządzanie gospodarką przecież mieliśmy w czasach RWPG, kiedy decyzje podjęte gdzieś tam mówiły, wy będziecie produkować statki, wy będziecie wydobywać węgiel, resztę można likwidować. Więc dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy w Unii Europejskiej najwyższy organ sądowy usiłuje nie tylko różnicować państwa, ale wydaje decyzje przed wyrokami, nie w postaci wyroków, decyzje, które mogą załamać gospodarkę tego państwa, decyzje, które wpływają na stan jego kasy tak brutalnie, jak właśnie orzeczenie wysokich sankcji. To do tej pory w Unii Europejskiej było niespotykane. Kazus likwidacji przedsiębiorstwa jest po raz pierwszy użyty w Unii Europejskiej od niemal 70 lat. Tego po prostu jeszcze nigdy nie było. Więc jeżeli tak Trybunał Sprawiedliwości będzie funkcjonował, chwytał się tego typu metod, to nie świadczy dobrze już nie tylko o sytuacji Polski, którą się z uwagi na rząd lubi lub nie lubi, ale to dewastuje strukturę Unii Europejskiej i stawia po prostu pod znakiem zapytania sensowność tej instytucji, którą jest Trybunał Sprawiedliwości, dodajmy, Unii Europejskiej. No właśnie, Jarosław Guzy, w takim razie czy jest sens utrzymywać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Oczywiście tego typu organ sądowy, który zajmowałby się kwestiami dotyczącymi prawa europejskiego i działał w ramach traktatów, jest zupełnie oczywistą instytucją i powinien mieć miejsce. Jest on skonstruowany zresztą, co charakterystyczne, jeśli chodzi o procesy politycznej nominacji sędziów, no w sposób absolutnie polityczny, bo przecież składa się z sędziów delegowanych przez rządy poszczególnych krajów, a więc przez czynniki polityczne władzy wykonawczej, o czym się często zapomina, kiedy wygłasza właśnie te kwieciste zdania na temat niezawisłości sędziowskiej, procedury nominowania sędziów i tak dalej, i tak dalej. Jest potrzebny Trybunał Sprawiedliwości, który nie udaje, że jest sądem najwyższym i to dla niektórych tylko krajów członkowskich, bo tak się zachowuje i takie kompetencje się przyznaje, ale taki, który działa w ramach traktatów i robi swoje. Jest mnóstwo technicznych problemów wynikających z zawiłości prawa europejskiego, relacji z prawem krajowym. Ta cała acquis communautaire, czyli po prostu to prawo europejskie, które, dodajmy, nie jest automatycznie częścią prawa polskiego na przykład, ale jest przecież przyjmowane przez polski parlament zgodnie z procedurą konstytucyjną, co jeszcze raz wskazuje na to, że istnieje dwoistość kompetencji tutaj. Z jednej strony są kompetencje europejskie, w ramach których Trybunał Sprawiedliwości ma swoje możliwości i ma swoje prawa. I z drugiej strony jest prawo krajowe, bo przecież nie oddaliśmy suwerenności Brukseli. Część tej suwerenności, zwłaszcza dotyczącej funkcjonowania konstytucji i wszystkich uprawnień, które przysługują poszczególnym organom państwowym w tym zakresie, nie zostały zredukowane, przeniesione do Brukseli. Ja bym zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, które my w Polsce doskonale znamy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości w obecny sposób. To znaczy podważanie praworządności poprzez instrumentalne traktowanie prawa, podważanie zaufania do całej konstrukcji prawnej Unii Europejskiej. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachowuje się właśnie w ten sposób, jak w stosunku do Polski, kiedy widzimy wyraźnie, że intencją nie jest żadne zaprowadzenie ładu, praworządności, bo to Unia Europejska mogłaby zrobić w jeden możliwy sposób. Artykuł 7 traktatów. Wiemy dobrze o tej procedurze, która została wszczęta. Wiemy, na własnej skórze, tak.
została wszczęta, ale została zahamowana, ponieważ w oczywisty sposób nie ma zgody krajów członkowskich na to, aby ocenić Polskę w ten, a nie inny sposób, jak życzyłaby sobie tego Bruksela, na szczęście, a pewnie niektóre inne kraje członkowskie. I tu musimy postawić kropkę. Mam nadzieję, że do tematu praworządności względem Polski nie będziemy musieli wracać, ale no właśnie, realizm każe myśleć inaczej. W każdym razie za dyskusję w tym punkcie programu serdecznie dziękuję naszym gościom. To pani profesor Genowefa Grabowska i Jarosław Guzy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dobrego dnia. Do widzenia. Dziękuję.